Hej, cześć, witajcie, z tej strony Misiek, jest to kolejny odcinek z Apexa na kanale. Dzisiaj porozmawiamy o rankedach i ich niedogodnościach. O tym za chwilę, tylko na wstępie przypomnę, żeby zostawić tego lajka dla zasięgu, bo ostatnio naprawdę nieźle z tym nadrabiamy, więc jak możecie, no to zostawcie tą łapkę. Cel na ten odcinek jest 200 lajków. Mam nadzieję, że damy radę, no i zaczynajmy kolejny odcinek. Ostatnio Imperial Hall, czyli Filip z TSM-u, czyli jeden z zawodowych graczy Apexa, wyraził swoją konstruktywną i też negatywną opinię na temat tego, jak wyglądają rankedy w Apex Legends. I ja tą opinię też popieram, aczkolwiek rozbudowałbym ją o nieco więcej punktów. Chodzi o to, że w pewnym momencie na rankedach znajdują się osoby, które po prostu są w danej randze i nie zależy im dalej na masterowaniu swoich po prostu umiejętności. I właśnie Hal na swoim Twitterze napisał o tym, że powinna być możliwość spadnięcia rangą niżej. Jeśli jesteśmy na przykład na czwartym pułapie rangi, no to powinniśmy się starać o to, żeby po prostu z tego czwartego pułapu nie spaść, bo niestety natrafia się na tylu graczy, którzy po prostu mają ten poziom, no i jakby nie zależy im po prostu wybijać go wyżej, albo po prostu się nie starają, no bo nie mogą spaść niżej i przez to się tworzy trochę taki elo hell, że ktoś na przykład fartem wbije ten, powiedzmy, Diamond 4 czy Platynę 4, albo po prostu no są gdzieś tam w masterze, no i jak są na jakimś pułapie, gdzie po prostu nie mogą spaść niżej, no to niestety taka pula graczy bardzo negatywnie wpływa potem na rozgrywki innych osób, no bo po prostu się nie starają. No i jest to jeden z tych błędów, które no powinny zostać jakoś dawno temu naprawione mimo wszystko. Osobiście ja bym dodał to od siebie, żeby nie dało się spaść na przykład już z Golda do Silvera. Powiedzmy, że jeśli mamy Silvera 1, no to jak bijemy Golda 4, no to nie możemy już spaść, bo ja wielokrotnie grając nawet na Platynie natrafiałem naprawdę na graczy, którzy no sobie nie radzą na tym P4, wbili tą rangę. Bo często to jest tak, że po prostu na fuksie ktoś wychodzi z tego golda, no i zostaje na przykład na platynie. I też tak było w momencie, jak ja już wbiłem diament, no to ciężko było naprawdę wbić rangę wyżej z randomami, którzy no po prostu no psują rozgrywkę w momencie, kiedy no są na jakimś danym pułapie, ale sobie zwyczajnie nie radzą na swoim poziomie skilla. I to powinno zostać zmienione. Zatem jeśli jesteś na przykład graczem kompetytywnym i myślisz, czy nie zacząć wbijać rangi w Apexie, to powinnaś pomyśleć nad tym, żeby jednak tutaj zastanowić się na tym, czy na pewno chcesz to robić, ponieważ no jeśli nie mamy zgranego teamu, no to wbijanie rank będzie o wiele cięższe. Ja sam miałem naprawdę problemy, przede wszystkim w 8 sezonie, gdzie miałem naprawdę dobrą formę, to po wbiciu platyny 3 do platyny 1 zrobiłem wynik bodajże w 2-3 dni i to tylko w sesjach 2 czy 3 godzinnych na streamach i uważam, że wtedy wbijanie było bardzo proste. Ale na takiej platynie 4 jest po prostu masakra, ponieważ gracze się nie starają, no i jest tego typu problem, że jest to taki pułap, z którego po prostu często jest ciężko się wydostać, zwłaszcza jak właśnie gramy z osobami z randomowego wyboru, dlatego no uważam, że to w Apexie powinno zostać już załatane dawno, dawno temu. I może za jakiś czas w końcu twórcy się wezmą za to, żeby właśnie dało się spaść z rang typu P4, D4. No i po prostu, żeby nie było takiej możliwości, że nie zależy komuś na randze, no to nie może zwyczajnie spaść. I też bym trochę to ulepszył na tej zasadzie, że jak jest split, to nie powinno się spadać tyle rang na przykład w dół. Uważam, że trochę powinny być tutaj zrobione jakieś zmiany, bo często na tych łapach, gdzie są na przykład goldy czy platyny, no są oczywiście wtedy gracze z większym doświadczeniem. No i myślę, że taki system z CSGO chyba jest nieco lepszy. Ja wiem, że twórcy tutaj robią wszystko po to, żeby było jak najwięcej graczy i żeby było jak najwięcej rzeczy do roboty, czyli te splity na pewno będą i nie znikną, ale uważam, że taki system coś na wzór CSGO, oczywiście z drobnymi modyfikacjami, myślę, że by się sprawdził. Oczywiście, żeby dalej były te splity, ale żeby nie było też takiej rozwałki na tej zasadzie, że w pierwszym tygodniu po prostu na dolnych rangach siedzą były mastery czy były
diamenty, no i jest tego rodzaju problem. Uważam, że to powinno zostać dawno zmienione i to są dwie takie kluczowe sprawy, na których powinni się twórcy skupić. Zatem jeśli zastanawiasz się właśnie nad wbijaniem rang w Apexie, to pomyśl, czy na pewno jest wtedy warto. Napisz w komentarzu, jaką ty masz rangę w Apex w aktualnym sezonie. Jestem ciekaw, czy gracie rankedy. Pamiętajcie o Instagramie i Discordzie, linki jak zawsze są w opisie, nie przegapicie dzięki nim najnowszych filmów. Trzymajcie się ciepło, widzimy się w kolejnych odcinkach. Ja się z wami żegnam, zatem cześć i hejos.